Jestem dzisiaj taka śpiąca, ale jaka śpiąca. Jedziemy razem do Moni? Tak. A ty wiesz o tym? Cześć, ryba, nareszcie u siebie, nie? Maciek rozpakowuje tam zakupy i zobaczcie, co mi dał. No kartę masz wziąć, już kupiłeś. Nie, to kartę tutaj, co ja mam. Karta! Jestem na stacji benzynowej, tutaj jest skrytka InPost. Od razu Monika. Wojtek jednak zmienił zdanie i doprawia po swojemu z czosnkiem. Ale zobaczcie, jaka następna książka czeka na mnie. It Ends With Us. Cześć Maciek. Cześć. Maciek właśnie do domu wrócił. Monika, do twarzy jest? Ja też. Do twarzy używasz wazeliny? Dwa razy w tygodniu powinno się... Jestem zawalona siatkami. Jadę po Maxa do szkoły. I potem z Maxem jedziemy do Moniki. Mam tutaj owoców trochę, warzyw, coś do przekąszenia u Moniki. Jestem dzisiaj taka śpiąca, ale jaka śpiąca. Maxowi tak się w szkole podoba, że nie mógł się doczekać, kiedy pójdzie dzisiaj do szkoły. I wczoraj wieczorem pytał się, czy pojedziemy na chwilę do szkoły, tak żeby on tylko mógł na szkołę popatrzeć, bo tak mu się tam podoba. Cała radość, no po prostu tak się cieszę. Gorzej jakby dziecku się nie podobało w szkole, a po prostu Max od razu chciał wracać do szkoły, jak wyszedł już wczoraj. Cześć Maxio! Maciek do nas idzie. Kto to do ciebie przyszedł? Jedziemy razem do Moni? Tak. A ty wiesz razem? O tym? On wie, on wie. Ale dobra woda, nie? Zatrzymaliśmy się przy Lidlu. Maciek wyszedł tylko jakieś przekąski kupić. Co tam jest? Nie wiem, co tam jest. Ale pokaż kamerą tam. A co tam jest? Nic tu nie ma. Chmury. Patrz. Ucho ci się zawinęło. Nie piłem wody. Jesteśmy na miejscu. Za mną widać Millennium Bridge. Zawsze się zachwycam tym widokiem. I co ty, Maciek, kupiłeś w tym Lidlu? Całą siatę. To zobaczycie wszystko. No dobra, zaraz będziemy food haul robić. No, a tą kolę tam zostawiłem. Dobra. Ciężko. Już Maksiu wszedł. Cześć, ryba. Nareszcie u siebie, nie? Cześć. Cześć. Ja się chowam. Gdzie jest Maksio? Maksio. Alexa, stop. Nie ma Maksia. Nie ma. Coś tu się zmieniło. Tu się coś zmieniło. Książki poukładałaś. Super. Nie ma Maksia. Nie, on jest. Bóg, ja tam dalej jestem. Ja patrzyłem, co dzień nie widziałem. A ty pod biurkiem się chowałeś. Myślałem, że tam, potem patrzyłem, że nie było ciebie. Dlatego, że tu było. Dlatego, że mama się tam patrzyła i od razu tu. No, tak, to prawda. Idę, Siku! Teraz sobie pojemy winogronka, borówkę, groszek, bananki, jabłko, mandarynki, pomarańcze i za chwileczkę zrobię haul z Lidla. Ja ci pokażę, jak się sortuje. Kawusie pijemy. I potem tak. Gorąco. Ty też, Maciek, myślisz, że jak ktoś zrobi kawę, to ona inaczej smakuje, lepiej? No, jak zawsze, jak ktoś coś tobie robi, no to... Dlatego, że nie musisz gotować, no to lepiej, że się smakuje. Będziemy grać w Monopol. Zrobisz nam food haul? Tak. Maciek rozpakowuje tam zakupy i zobaczcie, co mi dał. Kupił dla mnie tartę z porem i z łososiem. Dlatego, że to jest edycja Emily in Paris. A ja ostatnio zaczęłam znów oglądać ten kolejny sezon nowy Emily in Paris.
Jacie. Dzięki, Maciek. To trzeba pomieszać? To jest double chocolate. Pana czekolada. Ale co to jest? O, zaraz wypakujemy na talerz. Podwójna czekolada, to chyba jakieś nowe, tak? Mhm. I tutaj kieszonka. To jest pretzel bake. O, to zaraz. Z pretzla. Wyciągniemy i tutaj? I tutaj macie ciasteczko, to myślałem dla Maxa może by było. Mhm. I jeszcze tiramisu muffin. Uuu, la 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 la. To ja chętna jestem na te tiramisu muffin. I to są Maćka zakupy, które on sobie kupił do domu, tak? Tak. Uuu, croissanty z szynką, tak, z serem. Takie pyszne one są, nie wiem. Ja mogę sobie zrobić w domu takie, ale takie jak oni robią, no to nie wiem. Oni chyba jakiś sos dają, bechamel sos chyba do tego i do tego jest takie pyszne. Możliwe, i z airfryera, nie? I carpaccio jeszcze. Oh, te dobre carpaccio, o jacie. I to wszystko? Mhm. Każdym razem płacisz 200, 200, 200, 200, 200. To ja chcę spróbować tą muffinkę. Tu. I jeszcze raz to zabierzesz. Masz karpone w środku. To zabierzesz. No, to fajnie wygląda. Nie, ta karta jest twoja. Chyba, że ty się zgodzisz ją sprzedać komuś. No nie. Czyli jest twoja na zawsze. Chyba, że ty się wymienisz z kimś. No, można się wymieniać. Na górze masz skarpone i wetknięte w środek. No to ja mam bardzo dobre. 7, 8, 9, 10, 11. 11. No, chcę tą kartę, mama. Leicester Square. Chcesz? No to zobacz, ile kosztuje Leicester. Dobra. Dobre, nie? Jak taki czas, no bardzo mi smakuje. To jest 20. No ma. 60. 20-60 kosztuje. Nie. 260? 260. O, no. To daj tyle Maćkowi. Dwa takie. Tak? Dobra. I potem jeszcze 60. Tak jak się robi 60. Nie, patrz. 50 plus 10 to równa się 60. O. Idealne do kawy. Mhm. To jest, no, możesz jeszcze niż... zjeść, jak chcesz. No może spróbuj, bo to jest lepsze niż kupowanie torta. Jest! Max wygrał w Manopol! No bo tak to ładnie wygląda. Monika kupiła sobie taką bluzkę na siłownię z firmy Adanola. Bardzo porządna, ale tak w biuście ciasno coś leży i oddaje. Jestem na stacji benzynowej. Tutaj jest skrytka InPost. Od razu Monice tą paczkę oddam z tą koszulką. Zobaczcie, co tutaj mam. 4 kawałki łososia. Zaczynam robić kolację. Świeży łosoś. Położyłam na każdym odrobinę masełka i myślałam, że mam natkę pietruszki. Okazuje się, że nie mam, więc robię z samym masełkiem. Nie solę, nie przyprawiam. Tak zrobię w airfryerze. Zawinięty będzie w folię. I na talerzu podam z sałatą z oliwą i ewentualnie go wtedy sobie posolimy już po upieczeniu. Wojtek jednak zmienił zdanie i doprawia po swojemu z czosnkiem 2 kawałki. Cześć Lili! Cześć Lili!
kawkę pijemy. Jajeczka na śniadanie się gotują. Już do szkoły dotarliśmy. Proszę, bidon. Jest już wieczór. I tak sobie pomyślałam, może nie zrobię sobie takiego jesiennego wieczoru, ale taki nastrojowy wieczór. Zrobię sobie maseczkę. To jest maseczka z Rossmana. Ja jej w Polsce w końcu nie zrobiłam. Kimoko Beauty i to jest kolagen i aloes. Wygładzająca i regenerująca. O, wow. No fajna. Może teraz zapalimy sobie świeczkę. Tak mi się tutaj nasz pokój podoba. Tak mi się podoba, jak tutaj właśnie tą część telewizyjną urządziliśmy. No rewelacja. No. I want to be there and baby dance the night away. I let my head down. I jeszcze zrobimy sobie herbatkę. Zjeżdża trochę mi ta maseczka. I idziemy sobie usiąść. Może coś na Netflix obejrzę. Alexa, bedroom light on. Czy wy wiecie, że dalej tego stolika nie ustawiliśmy w tamtym miejscu? Miało to być już dawno poprzestawiane, ale czasu brak. Na razie dalej tutaj stoi. Świecę się niesamowicie. Nakremowałam się, serum nałożyłam, ojejka, co ja nie nałożyłam? Wiecie, jak ja lubię naszą sypialnię, po prostu tak lubię naszą sypialnię. I teraz odpalę sobie mojego Kindla i będę czytała książkę. No chodź, no chodź, no chodź. Cześć, tak, zapachy kosmetyków ona nie lubi. Aktualnie czytam książkę Florystki i wiecie, jak mnie to wciągnęło, ale jak mnie wciągnęło, to jest taki kryminał, nigdy nie czytałam takiego rodzaju książki i po prostu jest rewelacyjna, naprawdę Wam polecam. I Aniu, chciałabym Cię z całego serca pozdrowić, uściskać, ale zobaczcie, jaka następna książka czeka na mnie. It Ends With Us. Tak popularna, tak znana książka teraz. Film też jest, Monika była na tym filmie z Benem w Polsce. To będzie moja następna książka. Oleńko kochana, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Naprawdę nie mogę się doczekać, kiedy zacznę ją czytać, ale no tak jak mówię, te Florystki tak mnie wciągnęły, że chcę już tamtą skończyć. Chyba 40% książki jakoś tak przeczytałam, także ja czytam tylko wieczorami, także jeszcze trochę mi zajmie. Ale się doczekam i to będzie właśnie moja następna książka. Alexa, bedroom light off. Okay. O, trochę za ciemno. Tak lepiej. Cześć Maciek. Cześć. Maciek właśnie do domu wrócił. Panikę robiłem im w bucie. Panikę, a ty byłeś w bucie. Buc to drogeria. Tak jak Rossmann, taka tania drogeria u nas to jest. I no, robiłem zakupy moje. No i oni o 7 zamykają. Ja po pracy szedłem i tak robiłem te zakupy, robiłem, zbliżała się siódma i te zakupy tak drogo mi wychodziły, a oni mają taką kartę,
że to można punkty zbierać i z tą kartą taniej wychodzi. I ja pomyślałem, że przecież ja muszę się zarejestrować na tą kartę, bo inaczej tyle wydam pieniędzy. I zauważyłem, ile ja normalnie wydaję bez tej karty. I pomyślałem, teraz jest dzień, kiedy się zarejestruję, że nie będę przepłacał. I za 7:02 ja próbuję się rejestrować na tą kartę na tym telefonie i nie działa mi, i nie działa mi. I ja podchodzę do nich przy kasie z całym koszykiem zakupów. 6:59. Najlepszy klient. I pytam się, czy mogę się zarejestrować, bo mi na telefonie nie działa. I ona tam biegnie po kartę specjalnie dla mnie. O matko. I potem ona musi tam coś wklepywać, potem na iPadzie mi dała, żebym wypełnił. Coś i ja jak najszybciej tam wypełniam moje dane. O rany. I w końcu coś tam nie działało i nie działa. I obie się na to patrzył. Jedna mi próbuje pakować zakupy, a druga mi pomaga z tą kartą. I potem okazało się, że mister nie zaznaczyłem, że mojego tytułu nie zaznaczyłem. Taki malutki błąd, a ojej, nie działało, a tyle problemów. I nie wiedziała czemu. I w końcu się udało, dostałem tą kartę i zaoszczędziłem chyba 24 funty z tą kartą. No to warto było. Ale zakupy i tak mi wyszły 94 funty. O matko boska, to co ty kupiłeś? Mogę pokazać jak chcesz, ale to jest na cały miesiąc. I ja teraz myślę, czy ja przypadkiem tych zakupów nie za drogich robię, ale wszystko ja potrzebuję. No nie wiem, to już musisz ty to jest decydować. Na cały miesiąc. Nie wiem, czy wy tak wydajecie. To napiszcie może. A myślałam, że ty do mnie mówisz, no, a ty do widzów. A ile ty wydajesz na miesiąc? Nie wiem, ja nie podliczam, Mati. Tak po prostu kupujesz sobie. Jak potrzeba, to po prostu kupuję, no. Bo ja wszystkie rzeczy ja potrzebuję. No mogę pokazać, co kupiłam. Dobra. Ja myślałam, że Maciek do mnie mówi, a on do was. Piszcie, jeżeli wiecie, ile na miesiąc na... No to nie są takie, wiecie, kosmetyki, to jest chemia, tak? Typu mydła, szampony, takie rzeczy, tak? Potrzebne wszystkie niejedzenia po prostu. Teraz może będzie, mama będzie potrzebne albo niepotrzebne. No dobra. Niepotrzebne. Chusteczki. No potrzebne. Pamiętajcie, na cały miesiąc to są zakupy. No pamiętamy. Już drugi raz szedł przez miesiąc. Chusteczki. Potrzebne. Chusteczki. O matko, no tak. No dobrze. Bo ja mam ten kater i to wszystko. Dobrze. Ale ja myślę, że chusteczki to mogłeś sobie tańsze kupić na przykład. Nie było, chciałem tańsze, ale nie było. Ale w Tesco, albo w Aldiku, albo w Lidlu mają tańsze chusteczki. I tutaj już byś zaoszczędził. Ale większość rzeczy moich jest w Butcie. To mi wychodzi lepiej w Butcie kupować. Wygodniej, no. Na moje suche ręce to jest jedyna rzecz, co działa, to ja to potrzebuję. To jest Listerine. No. I dwa kupiłem, bo dwa mi na jeden miesiąc tak. Sensodyne pasta do wybielania, jak wybielam zęby, to muszę jej używać. Dobra. Bo nie mogę używać takiej mocniejszej. No to potrzebne. No wszystko potrzebne zęby. Na razie. Mydło. Aha, ono jest fajne. Ja nim myłam ręce, tak, ono jest bardzo to fajne. To jest jedyne mydło, jak ktoś ma eksmę albo jakieś suche ręce, to jest... Nic po prostu po tym mydle nie jest. Ani trochę suche, ani nic. Biokult, moje kultury. No, to ja wiem, to ja kiedyś choruję, opowiadałeś. Także ja ufam temu bardzo. Bardzo fajne. I już dzisiaj czułem, że coś, może mi się wydaje, ale ja czułem już, że mam, będę miał kaszel. Takie znaki i akurat mi się skończyły wczoraj. A widzisz? No to myślę, że po jednym dniu tak byś nie poczuł. Po prostu łapię choroby. Byś nie poczuł po jednym dniu. Co tam masz? Kurkuma. Aha, kurkuma. To ja szukałem, miałeś. To jest numer jeden rzecz na zdrowie. Czyli no to i to. No także... tak, ale pamiętasz, że ostatnio nawet ci mówiliśmy, że ona jest bardzo droga i że możesz dużo tańszą kupić nawet na Amazonie? 10 funtów kosztuje. No właśnie, no to bardzo drogo. No to tutaj ewidentnie przepłaciłeś. Czyli to muszę znaleźć online po prostu. Przecież tu jest 60 tabletek na bank. Taty się spytaj, tata kupuje. Tak? Tata chyba na Amazonie albo na eBayu kupuje. Czyli to do wymiany. trzeba mi to zmienić. No nie, teraz już nic z tym nie zrobisz. To jest spray na oczy, ale ja go używam do twarzy, bo to jest tak jakby antybakteryjne. I przez to mi się krosty nie robią. Aha. I to działa, bo ja zauważyłem. No i myślę, fajnie. Że przez takie jedno, przez cały miesiąc będę przechodził. Także. Antyhistamina na alergię. No to jest musi. No musisz. Pasta moja. No teraz nie powiem, że nie potrzebuję, ale ja taki vlog nagrałem. Swój własny vlog. To nie wiem, czy już pokazałeś na kanale, czy nie. Ale ja w tym vlogu tłumaczę, dlaczego ja lubię tą pastę. Ojej. Nie będę teraz tłumaczył. Ojej. I to jest do mycia twarzy. Dużo różnych rzeczy próbowałem i to jest akurat do takiej, to jest nawet takie, że dla dziecka możesz nawet używać. Tak delikatne? Dla takiej delikatnej skóry i to jest chyba 10 funtów.
La Roche-Posay. Mhm. Spray do butów, co ja potrzebuję. Mhm. Wazelina, bo to też do nawilżania twarzy jest. Ja też. Do twarzy używasz wazeliny? Tak. Dwa razy w tygodniu powinno się, nazywa to się ślimakowanie. Oh. Jak ślimak się usmarować. Dwa razy w tygodniu i całą twarz, i to pomaga bardzo w suchej skórze. No ale nie codziennie, to... tylko dwa razy w tygodniu, czasami. I no to będę musiała spróbować. Tyle. Ile? Mhm. Tylko troszeczkę, jak mały groszek. Mhm. Będę musiała spróbować. No. Ja bardzo lubię tą oryginalną, tą w sensie wazelin, tej firmy wazelinę. Inną kiedyś kupiłam i ona taka niezaciekawa była. Oni chyba najlepsza. Ta najlepsza, no. A wiesz, że to jest, ja się uczyłem pewnie, że to jest od spalin jakichś, jak ropę wydobywują, czy jak wydobują. Jakiś olej, to jest od spalin. Tak? Produkt boczny po prostu i sprzedają to. No i moje te multivitaminy, to z tymi bakteriami. O, a ja kiedyś też je łykałam i mi się skończyły i zapomniałam. Będę musiała też kupić. Teraz patrzę, to nie jest na pewno 94 funty warte. No nie. Kilka rzeczy. Ale tak wychodzi. No wiem, ale... To najdroższe rzeczy to jest 120 funtów. Ale to jest w bucie drogie. Mógłbyś też pewnie taniej znaleźć. Ten akurat? Nie wiem, bo ja fioletowy tylko lubię. Aha, no to nie bo wiem. Bo inne parzą mnie w usta. I no to 12 funtów kosztuje, ale to jest no, warte. No to jest warte. Mój ulubiony produkt. I no i to jest najdroższe, to już bym wiedział. A oprócz tego, no to nie wiem. A kiedyś musisz nam film nagrać, albo w ogóle pokazać we vlogu, jak wybielasz zęby. Bo ty masz jakiś sprawdzony patent, ale to może już w innym vlogu, nie? No, pokażę. No. Fajne zakupy. No ale jakbym miał coś wziąć z tego, no to nie mam co. Jakbym miał coś odjąć. Wyobrażasz sobie, jakbym jednego miesiąca nie miał pieniędzy. I co wtedy? I co ja mogę odjąć z tego? Jak ja wszystko potrzebuję? No widzisz? No widzisz? Proszę. Ojej. Ty już czekałeś. Nie! I wszystko popsułam. Ach, bo to są oliwki. Nie. Winogrona. Tak. No mogę oliwki przynieść. Nie, dzięki Maciek. Proszę. Tak mi miło. To jest najlepsza kiełbasa francuska z Lidla. Z Lidla. Nie, hiszpańska. No, dzięki Maciek. Proszę. O Boże. Nie można, cały czas nam się ten, turlają. Turlają, muszę uważać.